Hej, witam Was na kanale Hetman Software. W tym filmie będziemy rozmawiać o systemie plików HFS+. Przeanalizujemy jego strukturę i zmiany, jakie otrzymał w stosunku do swojej wcześniejszej wersji HFS. Rozważymy odzyskiwanie danych na dysku z systemem plików HFS+, jego funkcje i problemy. Porównamy również programy do odzyskiwania danych z partycji HFS+. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizację urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. HFS Plus lub macOS Extended został wprowadzony w styczniu 1998 roku, ale po raz pierwszy został wprowadzony jako system plików testowych dla nigdy nie publikowanego systemu operacyjnego Copland. Pod koniec 2002 roku wraz z pojawieniem się poprawki 10.2.2 firma Apple umożliwiła poprawę niezawodności pamięci masowej. Był on łatwo dostępny w wersji serwisowej macOS X, ale tylko poprzez interfejs wiersza poleceń z poziomu klientów biurkowych. Począwszy od macOS X V10.3, dziennikowanie jest teraz domyślnie włączone, a wolumen dziennika nazywany jest HFS-G. HFS+ Journaled, dziennikowany, i stał się głównym systemem plików używanym przez Apple na komputerach Mac. Logowanie jest wtedy, gdy system utrzymuje plik zmiany log, który ułatwia odzyskiwanie dysku po awarii lub przyspiesza pracę Time Machine. Ten format systemu plików jest idealny dla użycia jako dysk wbudowany w komputer Mac oraz jako dysk do archiwacji. Jest to niewygodnie jako dysk zewnętrzny, który musi być podłączony do komputera z innym systemem operacyjnym. HFS+ może być łatwo podłączony do systemu operacyjnego GNU Linux, ale nadal nie jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows. Bez zainstalowania dodatkowego oprogramowania system Windows nie rozpozna tego systemu. HFS+ został opracowany przez Apple w celu zastąpienia głównego systemu plików na komputerach Macintosh, który był wcześniej używany przez HFS. Ten system plików można uznać za zaawansowaną wersję HFS, która zwiększa możliwości systemu macOS. Zalety i korzyści płynące z HFS+. Główną różnicą w stosunku do HFS+ jest to, że używa on architektury 32-bitowej zamiast 16-bitowej, jak w HFS. Stary adres był poważnym ograniczeniem, które nie pozwalało na pracę z wolumenami większymi niż 65536 bloków. Przy wielkości dysku 1 GB, cluster, blok miał 16 KB. Nawet plik 1 bajtowy zajmował całe 16 KB. W HFS+, podobnie jak w poprzednim systemie, do przechowywania większości metadanych wykorzystywane jest tzw. drzewo B. Wolumen w HFS+ jest podzielony na sektory. W HFS były one nazywane blokami logicznymi, równe 512 bajtów. Jeden lub więcej sektorów składa się na klaster, całkowita liczba klasterów zależy od wielkości dysku. Adresacja 32-bitowa umożliwia dostęp do ponad 4 miliony klastrów w stosunku do starego 65536. Dla porównania te dwa systemy mają różne długości nazw plików w HFS 31, w HFS+ 255. Kodowanie nazw plików HFS Mac Roman, HFS+, Unit Code. Rozmiar węzła katalogowego HFS 512 bajtów, HFS+ 4 KB.
і максимальний розмір пліку HFS 2.31, HFS Plus 2.33, є звінкшони. Архітектура HFS Plus. Пшещень в HFS Plus є поділена на сектори, так звані блоки логічні, які зазвичай мають вілкость 512 байтів. Сектори тисон погрупувані в блоки дистрибуційні, кластри, які можуть завірати один любвенцій секторів. Лічба блоків дистрибуційних залежить від цілковітої вілкості об'єнтності. В HFS Plus вартість для блоків дистрибуційних виносить 62 біти. Аби контролювати розміщення даних на диску, HFS Plus приховує на ньому інформація сервісова, метадані. Вшрут них найважніше для функціонування системи пліку сон настемпуйонці елементи, які сон найчекавше при вишукуванні бракуйонцих даних. Блоки стартове HFS, які сон уміщені в секторах 0 і 1. Нагбувок в овуміну, які знайдуєші в секторах 2. Завіра огульна інформація о овуміні. Розмір блоків локалізаційних, час утворення овуміну ораз адреса локалізації інших структур овуміну, такі як розмір пліку в каталогу, люб ступінь переповнення пліку, плік каталоговий, плік одужим переповненню і так далі. Нагбувок босності є завжди в тим самим місцю. Акта пшеджаву. Завіра он інформація о вольних і зайнятих блоках пшеджаву. Кожний блок є репрезентований через один біт, вартість 1 відповіда займованому блокові, а 0 – вольному блокові. Часами структура та називана є bitmapon. Плік може мати довольний розмір і не мусі бути уміщений в сонщедніх блоках волуміну. Плік каталоговий. Приховує он вілкость даних о локалізації пліків і фолдерів на диску. Плік каталоговий є JVMP, який завіра записи для всіх пліків і фолдерів, прихованих в волуміні. Розширення сон колейним вензулем в JVB, який реєструє блоки розміщення. До одного пліку каталогового можна записати до 8 розширень для кожної гавенджі пліку. Якщо вживане сон додаткове розширення, сон оне записуване до пліку з переповненням. Блоки аварії сон рівніш записані як фрагменти пліку з переповненням. Пліки атрибутів. Уживані до контролю дистемпу і так далі. Пліки атрибутів може приховувати чи різні типи рекордів. Рекорди атрибутів даних в лінії, які завірають безпосередньо шерег крутких атрибутів. Рекорди атрибутів даних відеокових, які завірають однішення до кільку, до 8, закресу, в яких можуть бути уміщені другі атрибути. Розширення записів атрибутів завіряючих атрибути, які не міщен ще в 8 щенщах складових атрибутів гавенджі даних. Плік стартовий є призначений до ужитку через інші системи операційні, не macOS, які не обслугує HFS+. Копія нагбувку об'єнтності є уміщена на передостатнім секторі об'єнтності. Останній сектор волумену є зареєстрований до використання в пришвощі. Одзискування інформації з систем пліків HFS+ є значно трудніше, ніж з інших систем. Труднощі появляються рівніш HFS+ уживати JVB до приховування метаданих дотичонцих локалізації пліків. По усунінчу пліку JVB є натихмість актуалізоване, а інформація локалізації усунінтого пліку сонтрацоне. Наш програм дозволяє на оглядання урządzenia і структури системи пліків HFS+ в системі Windows без додаткового опрограмування і стеровників. Алгоритм ужитковниковий в певній аналізі дозволяє нам виключити те лінки в процесі вишукування утрачених даних і привручити потрібну нам інформацію. Подчас швидкої аналізи програм відчитує нагбувок об'єнтності і узискує доступ до пліку каталог. Знайдує локалізацію пліку GNICO, який відчитує до пам'яті і аналізує записи о усунятих пліках. Якщо блоки, належонці до усунятих пліків, не зостали ще написані, відчитує її і відзискує дані. Якщо блоки усунятого пліку не зостали ще написані, метода та дозволяє на його повне одзискування. Навіть якщо блоки пліку зостали написані, дані пліку можуть надав позостати в пам'яті віртуальній, чи в пліку swap. Алгоритм певної аналізи програму дозволить на виключення елементу ланцюга під час вишукування усунятих даних, збудування структури диску і висвітлення утрачених інформації.
Dalej, na przykładzie testów rozważmy bardziej szczegółowo proces pewnej analizy programu, przeanalizujemy różne sytuacje utraty danych i dokonajmy porównania z innymi popularnymi programami do uzyskiwania danych. Do analizy porównawczej wybraliśmy niektóre z najpopularniejszych programów do uzyskiwania danych. Test będzie obejmował następujące elementy: Hetman Partition Recovery, RStudio, EasyJS Data Recovery Wizard, Disk Drill, UFS Explorer i Recuva. Po bardziej szczegółowym ich przetestowaniu doszliśmy do wniosku, że Recuva nie obsługuje systemu plików HFS+, więc musieliśmy wykluczyć go z testów. W rezultacie w analizie porównawczej będziemy mieli 5 programów. Więc mamy system z macOS Catalina. Tutaj mamy dysk podzielony na kilka części. Oto nasz dysk testowy. Kopiujemy dane na dysk, na przykład niektóre zdjęcia, filmy, dokumenty. Następnie usuwamy część danych i kończymy system. Test zostanie przeprowadzony na komputerze z systemem Windows. Podłączamy nasz dysk HFS+ i uruchamiamy pierwsze narzędzie – Hetman Partition Recovery. Jak widać, program wykrył nasz dysk z systemem plików HFS+. Otwórzmy go. Po takim usunięciu wystarczy przeprowadzić szybką analizę. Zobaczmy wyniki skanowania. Tutaj są wszystkie znalezione pliki i foldery. Usunięte pliki są oznaczone czerwonym krzyżykiem. Wszystkie pliki są podglądane i dostępne do odzyskiwania. Struktura dysku jest zapisana, wszystkie pliki i foldery na swoich miejscach. Program pomyślnie przeszedł ten test, poradził sobie z zadaniem na 100%. Uruchamiamy następujące narzędzie – RStudio. Wyświetla on również nasz dysk, jego nazwę i system plików. Otwieramy go. Tu są nasze foldery, pliki. Program nie wyświetla folderów. Najprawdopodobniej nie udało mu się znaleźć również niektóre z tych folderów. Są powielane i oznaczone jako usunięte, chociaż nie są usunięte. Wszystkie usunięte pliki mogą być przeglądane i są dostępne do odzyskiwania. Wniosek. Program poradził sobie z zadaniem, ale nie znalazł jednego folderu z plikiem. Niektóre foldery są duplikowane. Wynik jest nieco gorszy w porównaniu z Hetman Partition Recovery. Następny program to jest EasyJS. Uruchamiamy program. Program pokazuje nasz napęd, jego nazwę i definiuje system plików. Ale tu nie ma szybkiej analizy. Gdy tylko spróbujecie otworzyć plik, pełna analiza zacznie się od razu. Pierwsza wada programu. Tak więc, po oczekiwaniu na zakończenie pewnej analizy widzimy wynik. Wynik jest 259 znalezionych plików. Program wyświetla wszystkie foldery i pliki, ale nie jest jasne, które z nich zostały usunięte, a które pozostały na dysku. Pliki są dostępne do wyglądu. Niektóre z tych plików są duplikowane i nie są dostępne do przeglądania. Wnioskujemy, że program znajduje wszystkie pliki usunięte i te, które pozostały na dysku. Niewygodne jest to, że nie zaznacza, które z nich zostały usunięte. Niektóre z plików są powielane. Program poradził sobie z tym zadaniem w 100%. Uruchamiamy następne narzędzie – Disk Drill. Jeśli macie dużo dysków, będziecie musieli trochę poszukać. To jest nasz dysk. Program pokazuje tylko swój rozmiar, nie ma nazwy dla systemu plików typu HFS. Zróbmy analizę. Szybka analiza nie znajduje usuniętych danych, pokazuje tylko te, które pozostały na dysku. Dostępna jest tylko głęboka analiza. Więc program znalazł kilka plików. Struktura dysku zostanie utracona, nazwy plików również zostaną utracone. Niektóre z odnalezionych plików są powielane. Wszystkie są rozpoznane według typu w osobnych folderach. Nie rozumiecie, które z nich zostały usunięte. Trudno jest ustalić, czy wszystkie dane zostały odzyskane. Wideo i dokumenty nie są dostępne na podglądzie, więc nie mogę powiedzieć, że będą dostępne do odzyskiwania. Jeśli polegacie na rozmiarze pliku, możecie powiedzieć, że program je odzyska.
Program poradził sobie z zadaniem, ale na razie jest na ostatnim miejscu pod względem wyników. Niektóre z tych plików nie są dostępne do wglądu, głęboka analiza jest dość czasochłonna. Kolejnym narzędziem naszym jest UFS Explorer. Uruchamiamy ten program. Program widzi nas dysk, wykrywa system pliku, ale nie wyświetla jego nazwy. Otwórzmy dysk i on nie widzi żadnych usuniętych plików. Brak szybkiej analizy. Skanujemy dysk. Program znajduje usunięte dane, zapisywana jest struktura dysku i zapisywane są również nazwy plików. Te, które zostały usunięte, są podświetlone innym kolorem. Możecie na niej spojrzeć w podglądzie. Wszystkie teczki są na swoich miejscach. Jedyną wadą jest to, że nie można przeglądać dokumentów. Zdjęcia i filmy są wyświetlane normalnie. Możecie mieć trudności z odzyskiwaniem dokumentów. Podsumowując, program wykonał swoje zadanie, ale są trudności z dokumentami. Tak więc mamy dwóch faworytów, Hetman Partition Recovery i EasyAS, które nie mieli żadnych problemów z analizą. Jedyną wadą EasyAS jest to, że program nie posiada szybkiej analizy. Istnieją pewne drobne usterki w innych mediach. RStudio nie znalazło jednego folderu z plikiem Disk Drill i UFS Explorer. Niektóre pliki nie są dostępne do przeglądania. W następnych testach będziemy kolejno zaciemniać węzły systemu plików, nagłówek głośności, kopię nagłówku, węzły nagłówku i węzły indeksu poziomu 2. Czyszczenie nagłówka. HFS Plus ma nagłówek woluminu w drugim sektorze jako pierwszy i w drugim sektorze na końcu dysku, więc teraz utrzymy nagłówek główny w drugim sektorze jako pierwszy na dysku. Zróbmy trochę analizy i zobaczmy wyniki wszystkich programów biorących udział w teście. Pierwszy jest Hetman. Ok, nagłówek woluminu, który usunęłyśmy, uruchamiamy program Hetman Partition Recovery. On pokaże nam dysk, nazwę, system plików. Otwieramy dysk. Wynik. Dyski 1, foldery 29, pliki 136. Taki sam wynik jest w poprzednim teście. Wszystko jest na swoim miejscu. Przywrócono strukturę nazwy plików, wszystko jest wyświetlone i dostępne do odtwarzania. Program pomyślnie przeszedł ten test. RStudio. Uruchamiamy RStudio. Znalazł nas dysk, pokazuje nazwę, system plików. Otwórzmy i zobaczmy ten sam wynik. Program nie znalazł jednego folderu z filmem i zbudował niektóre foldery. EasyAS. Następny w kolejce jest EasyAS. Program widzi dysk bez nazwy systemu plików i typu. Przeskanujmy go i widzimy ten sam wynik z 243 plików. Niektóre pliki są powielane. Disk Drill. Uruchamiamy skanowanie w Disk Drill. W rezultacie widzimy ten sam rezultat. Pliki są rozszerzone w folderach. Nie należy podglądać dokumentów i filmów. Myślę, że to jest jeden z ostatnich testów tego programu. Wyniki nie są imponujące i nie ma sensu po prostu kontynuować badanie, ponieważ wynik jest już jasny. To narzędzie zajmuje ostatnie miejsce w teście. UFS. UFS widzi również dysk, określa system plików i rozmiar bez nazwy. Przeskanujmy. Wynik jest taki sam jak i w poprzednim teście, który widać na ekranie. Dokumenty również nie są wyświetlane. Poza tym wszystko jest w porządku. Na następny test usuńmy drugą część nagłówka.
Uruchamiamy Hetman Partition Recovery. Program pokazuje dysk, ale nie pokazuje jego nazwy ani typu systemu plików. Pokazany jest tylko rozmiar. Otwórzmy dysk. Jak widzimy, w tym przypadku szybka analiza jest już niedostępna. Wybraliśmy pełną analizę, HFS Plus i czekajmy na nie zakończenie. Ten sam wynik. Dysk 1, folder 29, pliki 136. Program znalazł nas dysk, wyświetlana jest nazwa i system plików. Struktura dysku i nazwa plików zostały zapisane. Jak widzimy, wszystko jest dostępne do przejrzenia. Test został pomyślnie zaliczony. RStudio. RStudio widzi dysk, nie wyświetla nazwy i typu systemu plików. Szybka analiza również nie jest dostępna. Przeskanujmy dysk, oznaczamy HFS. Program nie może znaleźć niektórych folderów. EasyAS. Widzi dysk, nazwę i typ systemu plików, tak jak w pierwszych testach. Wynik skanowania, podobnie jak w poprzednich testach, duplikuje pliki, ale wszystkie dane są dostępne do odzyskiwania. Explorer UFS. Dysk niewyświetlany jako nieznana partycja. Brak nazwy i systemu plików. Wyniki te same dane, które znalazł program, ale nie pokazuje dokumentów w podglądzie. W kolejnym teście usuniemy węzło górnego poziomu drzewa B, węzło indeksowy, skrzydło węzła nagłówkowego, węzło. Hetman Partition Recovery. Tam jest nasz dysk. Nie pokazuje nazwy i typu systemu plików. Skanujmy ten sam wynik. Jeden dysk, 29 folderów, 136 plików. Program znalazł nasz dysk, jego strukturę, nazwę, typ systemu plików. Jak widać, wszystkie pliki są dostępne. RStudio. Uruchamiamy RStudio. Program widzi nasz dysk, skanujemy. Jest tylko HFS, HFS Plus nie. Zaznaczamy skanowacz. Program wykrył dysk, jego nazwę i typ systemu plików. Otwórzmy dysk, tak jak w poprzednich testach, program nie znalazł niektórych folderów. Pozostała część informacji jest na miejscu. Struktura dysku i nazwy V-ów są zapisane, wszystko jest dostępne do oglądania. Teraz EasyAS. Uruchamiamy program. Tutaj jest dysk bez nazwy i bez systemu plików. Zostały duplikaty. Wszystkie dane są widoczne i można je przywrócić. I UFS Explorer. Program definiuje dysk jako nieznaną partycję. Skonfigurujcie i rozpoznajcie skanowanie. Wykrył on system plików, zapisał strukturę dysku, wszystkie pliki i foldery na meta. Jedyną wadą jest to, że dokumenty nie są podglądane. I ostatni test końcowy. Oprócz tego wszystkiego, co wymazaliśmy z węzła dyskowego drugiego poziomu indeks NUT. Innymi słowami, usunęliśmy wszystkie drzewka B.
Прохиміями Hetman Partition Recovery. От у нас диск без назви і типу систему пліків. Скануємо диск, певна аналіза HFS+. В результаті отримуємо нічого інший винник. Один диск, 29 фолдерів, 164 пліки. От у нас диск тестовий з HFS+. Збачимо, він всі пліки сон достępні. Пройдемо ще по фолдерах. Всього теж є на своєму місці. Структура диску є записана, назви пліків, всього є достępне до переглядання. Єдине, що позостало, то записочку на диску. Програм прошив всі тести з досконовими виниками. Зараз урахуємо RStudio. Скануємо його. Програм знайшов диск, окреслив назви і тип систему пліків. То так, як попередній тест. Програм не знайшов ніяких фолдерів. То є незвий винник. Останній тест на Ізіаса. Урахуємо програм, все без змін. Засканіюємо наш диск, достатньо сон всі фільми, здіння, документи, до переглядання, можна її привручити. Добрий винник. І останнє нажиння в кінцевому тесті UFS Explorer. Незнаний диск, сканування, означання типу систему пліків. Виннік. Записана структура диску, пліків місту, здіянч і фільмів, доступна до оглядання, документи – ні. Прийшли ще по фолдерах. Один фільм не може бути огляданий, позостали фолдери сон в порядку. В результаті можемо повідомити, що програм є нічого гірше, ніж RStudio, яке не зналежувало ніяких фолдерів, але висвітлює всі пліки в підгляді. Więc, co my możemy powiedzieć na zakończenie? Mamy cztery programy, które przeszły wszystkie testy. Jeden program wyleciał, ponieważ prawie połowa plików nie było wyświetlane w podglądzie. Który z nich jest lepszy dla Was do decydowania? Dodam tylko następujące. Algorytm naszego programu pozwala na zapisywanie struktury folderów i nazw plików, co upraszcza wyszukiwanie odpowiednich danych i oszczędza czas na także pozwala znaleźć wszystkie dane, które znalazły się na dysku. Ponadto program pozwala na utworzenie obrazu dysku do późniejszego odtworzenia, co jest standardem w pracy z uszkodzonym nośnikiem. Ezias, który wykazał się dobrymi wynikami, nie zapewnia tej funkcji. I to wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie kliknąć łapkę w górę i subskrybować nasz kanał Hetman Software. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!